Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o byciu Eko, ale baliście się zapytać. Najlepszą Eko inicjatywą 2020 roku zostali Ekospołeczni. Żyri Plebiscytu Eko Hero wyróżniło pozarządową inicjatywę mieszkańców gminy Zielonki. Wybierając, Ekobohaterów szukaliśmy tych, którzy rzeczywiście potrafią namówić następne osoby do walki o czyste powietrze, o czyste środowisko. Jestem szczególnie dumny z tego, że udaje nam się pozyskać coraz więcej organizacji pozarządowych, które wspólnie z nami walczą o lepszą Małopolskę. Ekospołeczni to prawdziwi bohaterowie. Od lat robią wiele dla środowiska i przyrody. W całej gminie pojawiły się trasy rowerowe oraz powstały dwa ekoparki. Jednym z nich jest Skwer Żabiedoły, w którym można poznać bliżej jego mieszkańców. Z inicjatywy stowarzyszenia Ekospołeczni powstały tu hotele dla ptaków, domki dla jeży, budki dla owadów oraz ilustrowane tablice edukacyjne. Miejsce, które zainicjowali mieszkańcy. Wspomogła nas gmina, teren jest absolutnie publiczny, dostosowany do potrzeb najmłodszych naszych dzieciaków, ale również do psów, rodzin bezdzietnych, tych, którzy potrafią i chcą obserwować przyrodę, słuchać ciszy, bo ta tu jest niezmienna, od samego poranka do wieczora i wreszcie czytać książki. Lubię tu być, a żeby doły Zimą wyglądają bardzo pięknie. Można się pospinać na drzewach i yy, można robić bazy. Ostatnio zjeżdżałam na snowboardzie tu. Dodatkowym działaniem były wycieczki rowerowe. Niestety tutaj trochę pandemia pokrzyżowała nam plany i nie mogliśmy ich zorganizować w takiej formie, w jakiej chcieliśmy. Natomiast, niezależnie od wszystkiego, opracowaliśmy trzy fantastyczne trasy, dzięki którym mieszkańcy i wszyscy, którzy byli, byli zainteresowani, mogli zwiedzić najpiękniejsze atrakcje tereny naszej gminy w których na tych mapach zaznaczyliśmy punkty ważne kulturowo historycznie ale też właśnie przyrodniczo i ekologicznie kolejnych laureatów konkursu Eco Hero organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Gazetę Krakowską zaprezentujemy niebawem